Witam Was bardzo serdecznie w tym momencie już w piątym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się takimi temami jak Iron Furnace, Electro Furnace, Macerator i Kompresor. Do czego służą i tak dalej. Zacznijmy może od podstawowego itemu, który jest bazą do Electro Furnace. Nazywa się Iron Furnace. Iron Furnace jest, jak sama nazwa wskazuje, piecem zbudowanym z sztabek żelaza. Mniej więcej zysk jest 12,5% szybciej. Można przetwarzać dany item, czyli przepalanie trwa 12,5% szybciej. Natomiast niestety wzrasta też o 25% poziom konsumpcji paliwa, tak? Czyli jeżeli załóżmy na przepalenie 10 sztuk żelaza zużywaliśmy 4 węgle w zwykłym piecyku, no to teraz przepalić te same 10 sztuk żelaza, znaczy tam wiadomo z ory uzyskać, to będziemy musieli użyć 5 węgli. Ale w zamian za to czas, który poświęcimy na przepalenie tych 10 sztuk żelaza, skróci się o około 12,5%. Czyli jest to na pewno duży zysk. Natomiast gdy już mamy Iron Furnace, jak wiadomo, on działa na zwykłe paliwo, takie jak typowy piecyk. Natomiast jeśli byśmy chcieli już, mamy jakąś bazę energetyczną i tak dalej, ogólnie nie zalecam budowy Iron Furnace. To jest fajny feature, ale w gruncie rzeczy przy grze, nawet w początkowej fazie rozgrywki, szkoda marnować na niego żelaza. To znaczy, można go oczywiście zrobić, bo on będzie bazą do Electric Furnace. Można go podnieść zwykłym kill-offem i potem po prostu użyć, prawda, do budowy Electric Furnace. Natomiast Electric Furnace już jest piecykiem na prąd. Jeśli sprawdzimy w naszym... nie, tak zrobimy. I to Electric Furnace potrzebuje 3 EU na tick zasilania, żeby pracować płynnie, i może maksymalnie przyjąć 32 EU na tick. W jego przypadku prędkość przepalania jest jeszcze większa, jeszcze wyższa niż w Iron Furnace. Ile procent wyższa? Znowu 12,5% wyższa. Tylko teraz tak, nie liczymy tego w ten sposób, że tu było 12,5% i teraz ten jest jeszcze 12,5%, czyli 25%, bo to nie jest taka matematyka, tylko to będzie trochę mniej. Czyli to jest 12,5% standardowego pieca i jeszcze 12,5% z poprzedniego, czyli to będzie jakoś około 20% szybciej względem zwykłego pieca. Gdzieś mniej więcej, znaczy nie, zaraz, chwila, moment, 12,5%. Nie, trochę więcej będzie. Czyli to będzie około 30% szybciej. Tak? Dokładnie? Tak, dokładnie. Czyli będzie więcej. Bo to jest 12,5%, załóżmy, że naszym bazowym piecykiem oznaczymy go szybkość przepalania jako 1, no to jak będzie 12,5% z jedynki, to jest 0,125, czyli ten piecyk, powiedzmy, że przepala z prędkością 1,125, natomiast ten jest jeszcze 12,5, czyli to nie będzie 1,250, jakby to się ktoś tam mógł sobie szybko dodać, tylko to będzie więcej, ponad, sądzę, że ponad 1,3 raza. No dobra. Czyli to jest dość duży zysk. Kolejnym ważnym itemem, który powinien być szybko zbudowany, na początku gry wręcz, jest macerator. Macerator, jak wam pokazywałem w pierwszych częściach, pozwala nam podwoić ilość surowców. No nie tylko, jeżeli na przykład przerobimy drogie rzeczy typu węgiel nie jest drogi, ale no inne rzeczy niż typowe ory, typu węgiel, czy nawet diamenty, to wtedy dostaniemy 1 do 1, ale potem ten proszek,
który otrzymamy, można wykorzystać do jakichś zaawansowanych recipe'ów. Natomiast standardowo, no cóż, dlaczego to jest potrzebne na początku gry? Dlatego, że wsadzając tutaj jedną sztukę ory żelaza, otrzymamy tak naprawdę dwa piaski, które te dwa piaski można przepalić w piecu i otrzymamy dwie sztabki, czyli wtedy z jednej wykopanej ory mamy dwie sztabki, czyli podwaja nam się ilość surowców, które są bardzo potrzebne w tej modyfikacji. No i teraz a propos już maceratora, już do niego przejdźmy. Macerator. Potrzebuje nam 2 EU na tick zasilania, czyli trochę mniej niż Electro Furnace i 32 EU na tick maksymalnie może na siebie przyjąć. Jeżeli będzie więcej, to wybuchnie. Czyli na przykład bierzemy jakąś tam orę, iron na przykład, ciach, wsadzamy i nam się przerabia. To już pokazywałem w drugiej części bodajże. Nie jest to jakiś super szybki proces. Potrzebne są upgrade'y, żeby to przyspieszyć. Może po prostu jeszcze sporo odcinków do upgrade'ów. Ale może wam je po prostu przedstawię, czyli to jest Overclocker Upgrade, który... Zresztą jest opis po angielsku, co prawda, ale to jeżeli nawet nie umiecie takich podstawowych wyrażeń, to zawsze Translate Google pomoże. Increase Power to 160%, czyli jeżeli macerator przyjmował nam... potrzebował 2 EU na tick do ciągłej pracy, to teraz będzie potrzebował 1,6 razy więcej. Czyli to będzie 3,2 EU na tick. Czyli wzrasta zapotrzebowanie na prąd, ale jednocześnie będzie pracował 30% szybciej. 30% szybciej, nie 70% szybciej, bo to jest decrease process time tu 70. Tu. Nie. 70% mniej, tylko do 70%. Czyli 30% szybciej. Czyli całkiem fajnie. No i teraz, jeżeli mamy już to dwie sztuki, to wystarczy, że umieścimy je w piecyku. I jak widać, szybciutko, to jest ten nasz super zysk, tam ponad 1,3 razy względem zwykłego piecyka, mamy szybko przepalone dwie sztuki iron ingot. Proszę bardzo, dwie sztuki. Elegancko. Teraz ostatnią rzeczą, która nam została, jest już trochę może bardziej zaawansowana i niekoniecznie tak bardzo wymagana na samym początku gry. Maszyna, która nazywa się kompresor. I za pomocą kompresora, ogólnie rzecz biorąc, możemy używać różne... Na przykład, gdy mamy coś takiego jak Mixed Metal Ingot, możemy z tego wytworzyć szybko Advanced Alloy z Rough Carbon Mesh, natomiast otrzymujemy Carbon Plate. Z Coal Chunka możemy otrzymać Industrial Diamond, który potem użyjemy jako zwykłe diamenty w recipe'ach. Tym, że jak widać jest własna nazwa, ponieważ został wytworzony z węgla. Tyle wam mogę w tym momencie powiedzieć. Z Water Seala możemy otrzymać Snowball, a z Copper Ingot Dense Copper Plate. Teraz, jeśli na przykład jedziemy na te wynikowe sprawy i klikniemy R w NEI, to oczywiście pojawi nam się, co to jest, czyli na przykład Mixed Metal Ingot jest w kompresorze przerabiany. Jeśli dalej pójdziemy, no to wiemy, jak go stworzyć, tak dalej, tak dalej. Plus wiemy też, co z niego zrobić z Advanced Alloy, jeżeli użyjemy U. Usage. No to potem możemy na przykład Advanced Machine. To jest potrzebne do jakichś tam zaawansowanych maszyn. To samo z Industrial Diamond. Industrial Diamond robimy, chociaż akurat w tym przypadku nie zadziałał R. No ale to już wam pokazuje, że to jest potrzebny z Coal Chunka. Natomiast Coal Chunk robimy zwykłymi recipe'ami w craftingu, czyli na pośrodku obsidian i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym w tej momencie nie będziemy rozmawiać. Natomiast Water Seal, no to jest Water Bucket plus Empty Seal. Empty Seal robimy w ekstraktorze. Ekstraktor z Compressed Air Cell. Ekstraktor jak... powstaje. Widzieliśmy Empty Cell, nie, przepraszam, Empty Cell robimy w Metal Former. Metal Former poznamy, o ile się nie mylę, w następnej części, w następnym odcinku. W następnym odcinku poznamy maszynę o nazwie Metal Former. Tam umieszczając Tin Plate otrzymujemy 3 Empty Cell. No dobra. Czyli to by było generalnie na tyle w tym odcinku. Czyli poznaliśmy zasady działania maceratora,
elektrofurnace, kompresora, iron furnace. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych częściach.